pewnie Rosiński spokojnie teraz tutaj będzie szukał zagrania do środka. No i tutaj okazja na uderzenie. Niezła pierwsza próba od dłuższego czasu, taka akcja. Panowie, Zdrój będzie walczył ze Zjednoczonymi. To naprawdę zapowiada się niezwykle ciekawie spotkanie. Fijałkowski, raz, drugi, trzeci. Ten kontakt z piłką chyba już trochę zbyt długi. Nie ma z kim rozegrać. Piłka zagrana teraz do boku. Jeszcze jedno dośrodkowanie. No, może teraz próba zamknięcia tej akcji strzałem. Rykoszet i Fijałkowski nad poprzeczką. Sporo miejsca mają tutaj gospodarze na lewej stronie boiska. Próba strzału z dystansu, no ale też i bramkarz na posterunku, Trukowski. Nie ma faulu, gramy dalej. No teraz dobre zagranie, to taka piłka za plecy obrońców, jest szansa na to, by tutaj za chwilę Iska wyszła na prowadzenie i pierwsza taka dobra okazja, jaką mieli tutaj gracze ze Szkoły Dolnej. No ale być może to właśnie też czasami w jakimś stopniu nastraja pozytywnie i chce się tego meczu trochę posmakować, tak jak to jest to ta słabsza. Za to teraz trzeba wrócić się już szybciutko do pola karnego. Doskonała interwencja. Widać, że w formie golkiper Górnika Nowe Miasto. W pole karne. Niezła piłka, dobry pomysł, jest okazja, ale nie ma bramki. Jedna z lepszych, jakie w tym meczu gospodarze sobie stworzyli. Jeszcze jedna piłka do Fijałkowskiego. Ten teraz przegrywa pojedynek z bramkarzem. Już piłka w grze, kostko do tyłu, a tam już trzeba bardzo mocno uważać. Teraz jednak niepotrzebna taka zabawa z piłką i nad poprzeczką. Ta sytuacja będzie bardzo dobra. Postawa tego zawodnika i teraz jeszcze z linii bramkowej wybita piłka, naprawdę, no to się mogło zemścić. Dzieje się coś ciekawego na boisku, to nie jest tak jak wcześniej. Jeszcze jedno złe wybicie, jeszcze jedna okazja dla Iskry na bramkę i teraz już ten gol pada, 1-0 dla gości. I przede wszystkim chyba to dokładnie tutaj jest kluczem do jakości w tej grze. Indywidualnie świetna tutaj próba wejścia z tą piłką w pole karne i znowu kapitalna interwencja bramkarza. Zjednoczeni Żerów dołączyły do walki o wygraną w lidze okręgowej. No a tutaj okazja na wyrównanie, jest gol dla Górnika Nowe Miasto. Witalne wejście teraz tutaj napastnika Górnika Nowe Miasto. Wszedł nie tak dawno temu na boisko i już pokazuje się z tej naprawdę swojej najlepszej strony. Rosiński na jeden kontakt, szedł z piłką w pole karne. Okazja dla gospodarzy, 2-1 prowadzi w tym momencie Górnik Nowe Miasto. Grać akcje ofensywne, ale te kilka ostatnich minut tak jakby brakowało sił gościom, bo tu już kolej. Sytuacja, po której powinien paść gol. Karne, miękkie, delikatne. Jest szansa na bramkę, poprzeczka. No, brawo tutaj za przytomność umysłu. Na plecy obrońców dobrze się to zapowiada. Niezłe zagranie w pole karne, no, ale też i bramkarz bardzo skutecznie zareagował w tej sytuacji. Koniec meczu. Górnik Nowe Miasto pokonuje Iskrę Jaszkowa Dolna 2-1.